takim doświadczeniem. Bo co jest istotne, w świadomości się podróżuje. Pojazdami świadomości. Dla nas 20 i 21-wiecznych pojazdem świadomości są samochody. Rowery, samochody, motocykle. Przy czym dwuślady są zawsze niżej usytuowane w świadomości niż jednoślady. Co ciekawe, można by było pojazdem świadomości nazwać również buty. Wszystkim śniącym, kiedy się zbliżają do poziomu brahmanicznego, tego ósmego, giną buty. Tak jak kradnie się nam samochody. To jest powszechne. Kradzież samochodu. Przesiadamy się też często na rowery albo motocykle i wtedy chodzi o monizm w tym wszystkim, całej tej symbolice. Natomiast od wieków pojazdem świadomości w snach były konie. I ten burak jest koniem właściwie, on jest głową kobiecą. To też wcale nie jest przypadek, bo ciało, obojętne czy zwierzęcia, czy człowieka, jest rodzajem mapy świadomości. O tym powiem potem, jak dotrwamy. I proszę Państwa, i te pojazdy świadomości mają tą cechę, że na poziomie nicości, tej 8.2, jak ja ją nazywam, czyli na tej granicy pomiędzy przejawieniem a nieprzejawieniem, się rozpadają. Natomiast z drugą strony powstają. Kiedy przestajemy śnić obrazami, nie antropomorfizujemy, ani nie ubieramy tego w postaci tam zwierzęce czy mechanicznych pojazdów, zaczynają nam się na tym poziomie śnić sny geometryczne. To jest bardzo ciekawe doświadczenie. Na przykład śnią nam się trójkąty, kwadraty, sześciany i kule albo koła. I co ciekawe, my wiemy, jaka jest relacja między nimi. To jest doświadczenie, które się nie da przenieść na jawę. Po prostu wiemy, jaka jest relacja pomiędzy trójkątem a na przykład czworokątem. Początkowo mnie to bardzo dziwiło, ale jak trafiłem teraz już od paru miesięcy, jest o Strzemińskim, sporo się mówi. Tam te filmy o Strzemińskim powstały i sztuki teatralne są o Strzemińskim. I Strzemiński, o powidoki to się nazywało. I Strzemiński napisał taką książkę właśnie o postrzeganiu. Warta przeczytania, można w internecie znaleźć, jak przez wieki ludzie patrząc nie widzieli wszystkiego i jak te prądy w sztuce oddawały sposób zrozumienia i rozwoju świadomości na przestrzeni wieków. Także te wszystkie prądy w malarstwie, one nie brały się z przypadku, po prostu ludzie widzą, ludzie patrzą, a nie widzą. To jest w każdej sferze, tak się to odbywa. I właśnie on mówił o tym, że w malarstwie istotne są relacje między figurami tak naprawdę. Bo ja nie wiem, czy to są antropomorficzne, czy geometryczne, dlatego pewnie nie używał, znaczy malował tak, jak malował, bo dla niego było istotą i właśnie sięgnął do poziomu brahmanicznego. Oczywiście on tego tak nie nazywał, ale wyczuł facet, w czym jest sedno sprawy. I on też używał tej mapy świadomości, tego ekranu świadomości. U niego przez obrazy się podróżuje od strony lewej do strony prawej. Zresztą on tak tłumaczy w tej swojej książce, jak oglądać obrazy tych dawnych mistrzów, bo tam dzisiejsi to najczęściej nie bardzo wiedzą, co malują. Ale kiedyś wyczuwano te subtelne różnice. No i czy ktoś z Państwa kiedyś Alejandro Chodorowskiego oglądał jakiś film? Na przykład Świętą Górę. I tam to pole zdychających koni jest właśnie. Bardzo się zdziwiłem, bo w ogóle nie pamiętałem, kiedyś tam oglądałem te filmy, potem tak wróciłem. Rzeczywiście i z tymi zdychającymi końmi to się tam rzeczywiście różne dramatyczne historie śnią, jeżeli zgłębiamy ten temat. No to jest o tych pojazdach świadomości. Teraz moglibyśmy przeanalizować tą przestrzeń między tymi granicami.
bo ta 5-6, czyli odwracająca lustrzanie, powoduje, że jesteśmy w stanie przesunąć to, co uważamy za naszą uwagę, na pozycję obserwatora. Natomiast ta druga granica powoduje to, że wynicowuje się wszystko, czyli to, co braliśmy za obserwatora, tego z tej przestrzeni duszy, staje się obserwowanym tak naprawdę. Czyli ten obserwator się ciągle przesuwa coraz głębiej i on jest właściwie, na dobrą sprawę, moglibyśmy powiedzieć, że Bóg jest idiotą. Bo on nie wykazuje na tych najgłębszych warstwach żadnej refleksji, tak jak my sobie refleksję wyobrażamy. Natomiast jest rzecz, która jest dla nas trudna do pojęcia, bo tutaj trzeba by było wprowadzić taki termin, który ja określiłem koniecznością. Bo nam się wydaje, że my mamy wolną wolę i że nasze akty są naszymi aktami. Na co nie ma żadnego dowodu tak naprawdę, jakby się nad tym głębiej zastanowić. Bo między zdeterminowaniem a przypadkiem, który nie musi być wcale zdeterminowany, w ogóle nie ma miejsca na wolną wolę. I ta konieczność istnieje właśnie na poziomie tym brahmanicznym. I ona jest tak jak punktowa, to wszyscy mówią o tym, że istnieje tylko teraz i w teraz tam można żyć. To można doświadczać tego stanu na poziomie brahmanicznym, bo na poziomie naszej tej małej karmy jest to iluzja, że żyjemy w teraz, bo to jest tak jak utrzymywanie uwagi. Czyli tej uważności, której się ćwiczy adeptów różnych tam szkół, od Gurdjieffa do jeszcze cofając tam dalszych. Zapomniałem o tym zielonym, no. Wrócę do zielonego, jak sobie o Gurdjieffie przypomniałem, bo Gurdjieff z tego sufizmu się tam wyłonił trochę. Jak się wychodzi przez bramę zieloną, można spotkać zielonego. W sufizmie nazywa go się Al-Kidrem, czyli dosłownie zielony. Ten zielony nie tylko istnieje w sufizmie, ale on istnieje również w snach. W chrześcijaństwie wschodnim też istniał. To chrześcijaństwo zachodnie jakoś go tam zakamuflowało, czy w ogóle pominęło. Ale Al-Kidr to jest najprawdopodobniej byt, a nie tylko poziom świadomości, który jest mistrzem dla samotnych mistyków, między innymi właśnie dla śniących. I każdy, kto podróżuje w śnie już tak daleko zakresowo, przekracza tą barierę tej granicy małej karmy, spotyka na swojej drodze Al-Kidra. Ja w ogóle nie miałem o tym jeszcze pojęcia, chyba kilkanaście razy go spotkałem. Najbardziej takie spektakularne moje spotkanie z Al-Kidrem wyglądało tak, że chciałem tam jakiś element rzeczywistości poznać i wylądowałem u nas na ulicy Kraśnickiej, tam przy szpitalu tym klinicznym. Co ciekawe, w tych moich snach ustaliło się, że ten odcinek Kraśnickiej jest po prostu miejscem, gdzie po śmierci wszyscy tam siedzą. Nie wiem, może siedzą. Ja no. W każdym bądź razie, jak w zaduszki wybieram się w obszar nieboszczyków, to mi się śni Aleja Kraśnicka. Szpital. Nawet nie szpital, tylko ten odcinek ulicy koło szpitala. Ten przelotowy. No i znalazłem się właśnie na tej ulicy. I zaproszono mnie i taką grupkę, która mi towarzyszyła, do wnętrza takiego pojazdu. Określono go tankierką, czyli coś między tankierką a jakąś taką cysterną. Bo tam takie padają dziwne słowa, które są zbitkami. Czasem można się zastanawiać nad takim znaczeniem głębszym. No i zaproszono nas w takiej atmosferze wycieczkowej do środka, weszliśmy. No i pusto było w środku, tylko żeśmy stali na takiej podłodze troszkę podwyższonej. No i ta tankierka zatrzymała się na skrzyżowaniu na czerwonym świetle oczywiście. Nomen omen, wcale nie przypadkowo.
obok nas stały samochody po obydwu stronach i z tej tankierki wynurzyła się taka rura i proszę Państwa, takiemu panu, który siedział w tym samochodzie, podłączyła się do głowy i zaczęła ciągnąć. A ten pan nic w ogóle tego nie zauważył. Ciągnie mu to, ciągnie, zielone mu takie ciągnie. I czuje, że podnosi się podłoga, tak, na której stoimy, no bo ona zaczyna zasysać, ta tankierka. Przy okazji próbowało mi jakieś coś złapać też za głowę z boku, jakiś występ, no bo jak się zacząłem podnosić, ale tak się troszkę cofnąłem i ominąłem tą przyjemność. No i wyciągnęła, co tam miała z tego pana wyciągnąć. Tak, ja się nawet w tym śnie tak zainteresowałem. Kurczę, myślę sobie, to Lublin jest? Czy to jakieś w ogóle miasto takie mistyczne? Tak się cofnąłem, patrzę, rzeczywiście lubelska rejestracja. No i ciągnie mu z tej głowy. To wyciągnęło, no i tam prawie do połowy, żeśmy na czworakach wyleźli, bo to tak się podniósł ten poziom. Wszyscy tam pojechali gdzieś tam w bok. Na pewno tego czerwonego światła nie przekroczyli, bo sen to tak sobie tylko do połowy zawsze, jak co mu potrzeba, to symbolikę taką daje. No i pożegnaliśmy się, później ta wycieczka wraca, a tak bokiem, bo zawsze w snach to jak wszyscy idą prosto, to ja gdzieś bokiem lecę, tak na takiej taką skarpą troszkę wyższą. No i idzie za nami zielony. W ogóle nie wiedziałem, ale od razu mi się jakiś dziwny wydał, bo miał całe ubranie zielone, głowę miał taką okrągłą i też zieloną. No i w ogóle do nas nic nie mówił, wszyscy mu się ukłonili, polecieli, ale ja tak do niego jeszcze wróciłem, objąłem go serdecznie i mówię, bardzo mi przykro, że nic ci nie mogłem dać, ale zapamiętaj mnie. No i tak żeśmy się pożegnali i ten Alkidr potem wracał do mnie wielokrotnie i on zawsze się pojawiał w takich momentach, kiedy właściwie chodziło o jakąś taką niejasną sytuację. Właśnie dlatego potem, jak w sufizmie trafiłem na tego Alkidra, to się roześmiałem i zacząłem te wszystkie sny przeszukiwać za tym Alkidrem. Rzeczywiście on się tam pojawia. I u każdego śniącego tak intensywnie, to ten Alkidr będzie zawsze obecny. Naprawdę czytajcie sufizm, bo w sufizmie bardzo ciekawych dużo rzeczy jest. Jest na przykład taka technika, która się nazywa Chagall. Tak jak ten malarz, Chagall. I ta technika polega na tym, że zamyka się wszystkie, mentalnie oczywiście, wszystkie zmysłowe otwory te ciała, czyli oczy, nos, uszy, usta po kolei i patrzy się do środka. I to jest właśnie ten moment, kiedy się obraca tą świadomość. Oni też podzielili, chyba nawet jeszcze bardziej niż w jodze, oddechy. Tam chyba 5 rodzajów jest. Jest trójkątny, zwrócony do dołu wierzchownym. Chodzi o przerwy te w nabieraniu powietrza i utrzymywaniu. Do góry wierzchołkiem, do dołu prostokątny, kwadratowy. I jest też między innymi oddech okrężny. I właśnie ci derwisze wykorzystują ten oddech okrężny, bo oni oprócz tego, że się kręcą, wizualizują sobie i oddychają tak, jakby podążali za tym oddechem, obracając się i wizualizują, że on coraz wyżej się obraca, coraz wyżej, coraz mniejszy jest taki wir właśnie kryształowy, tylko odwrócony. I oni mają bardzo dużo naprawdę pożytecznych technik, także warto... Właśnie w tym artykule tam powyciągałem różne takie rzeczy i tam pospisywałem. No i teraz ta przestrzeń duszy tak zwana. Tam właściwie nie ma odległości między jedną granicą a drugą, ale jeżeli wyjdziemy przez zieloną bramę, to umysł zacznie nam dzielić to na warstwy. Bo ciekawe jest to, że wszystkie te podziały to są oczywiście dziełem umysłu, bo jeżeli sobie wędrujemy do góry, to wszystko jest transcendentne, czyli oddzielne coś od czegoś. Natomiast jeżeli wracamy, to wszystko jest immanentne. Czyli jedno i drugie jednocześnie. Ja się nawet zapytałem księdza profesora Napiórkowskiego, jak to jest w tym chrześcijaństwie, no bo niby wszyscy tacy chrześcijanie jesteśmy z urodzenia, ale Kościół właściwie jak uważa, że Bóg jest immanentny czy transcendentny?
No i on mi wtedy powiedział, że jest i taki, co oczywiście znajduje jakieś uzasadnienie. I tak właśnie jest, że kiedy wracamy stamtąd, to dopiero te warstwy się pojawiają po przekroczeniu tej zwierciadlanej granicy, bo tak to tam się ześlizgujemy bez zauważenia. No więc, jeżeli podróżujemy przez zieloną bramę, możemy wyróżnić kilka warstw. Więc może ktoś Newtona czytał, pewnie czytał. Tego Michaela. Tam o tych domach dusz, o tych LLB, life between life, czyli życie między życiami. Ja go sprawdziłem we śnie, rzeczywiście facet dobrze trafiał. Bo we śnie można kogoś sprawdzić, można się zapytać, czy jego wiedza jest tam adekwatna do stanów tam jakichś duchowych. I rzeczywiście to był jeden z bardziej wysoko ocenianych takich poszukiwaczy duchowych. No on tam kilka tysięcy miał tych pacjentów, bo on był psychoterapeutą i wprowadzał ludzi tam w ten stan takiej relaksacji, w taką autohipnozę i nie przesuwał ich do poprzednich wcieleń, tylko do tego momentu między życiami. I rzeczywiście tak tam jest, jak on pisał, tylko tam jeszcze można parę szczegółów znaleźć, więc na tym poziomie szóstym, który jeszcze nie jest naszą duszą, tą indywidualną, tam jest coś takiego jak dom duszy. I w snach najczęściej jest to obrazowane jako taka wspólna sala, jak na koloniach się kiedyś spało. Jest też szpital, też rodzaj sali i tam ten szpital rzeczywiście różne defekty są uzupełniane. Jest też coś takiego jak Wyspa Świętych. Czyli to jest takie miejsce, gdzie jeżeli ktoś się pośpieszy za bardzo i uda mu się wyrwać z karmy osobniczo, a ta cała rodzina duszy, te wszystkie aspekty jeszcze nie mają na tyle świadomości, żeby się podciągnąć i wrócić do źródła, to ma taką przechowalnię tam, w tej Wyspie Świętej. I on sobie tam czeka, już poza małą karmą, już nie wchodzi w tą karmę. I co ciekawe, wiem, że Państwo macie trochę inne obrazowanie niż ja, bo przede wszystkim, na pewno myśląc o nasza dusza, to sobie każdy myśli, że my mamy duszę. Tymczasem dusza ma nas tak naprawdę. Jeżeli myślimy o karmie, to nam się wydaje, że my mamy karmę, a to nie jest prawda, to karma ma nas. I wyobrażenie, że my sobie możemy na przykład przejść przez tą karmę jako ja, Jarek, urodzić się na przykład w rodzinie królewskiej, no bo co tam sobie wynajdywać, jakieś tam dziadowskie wcielenia, to jest iluzja, bo karma, ona owszem, my dołożymy do niej swoje te projekcje, te egregorialne twory, swoje lęki, swoje wyobrażenia, swoje urojenia, ale ona wtedy wytworzy całkiem inną osobę, tylko z pulą, tą, tak jak pula genetyczna, to z tą pulą karmiczną, ona sobie znajdzie jakiś byt, który najbardziej odpowiada i ona oczywiście tam kreując tymi swoimi obciążeniami stworzy sobie całkiem inną osobę. Ale to nie będziemy my, to nie jest tak jak u Wikingów, którzy sobie pożyczali na przyszłe wcielenie pieniądze. Z oddaniem w przyszłym wcieleniu. Ja wcale tego nie uważali jak naciąganie. Można zadać pytanie, proszę, bo ja już śledzę tutaj tą natagę rodu krwi, nie wiem, czy pan też widział. Tam pan Emil mówi o tym, że zresztą ze mną bardzo bardziej rozumuje, że nie ma czegoś takiego jako karma, która przechodzi z wcielenia na wcielenie, tylko mamy taką na dzień dobry czystą kartkę. Nie. Według pana tak nie jest, tak? Czyli... Nie ma. Karma powstaje już, ta wielka karma to jest w ogóle warunek powstania czegokolwiek w przejawieniu. W tym nieprzejawieniu jest taka historia, że zaraz za tym punktowym... może taką informację podam tym, którzy chcą wiedzieć, do czego zmierzam, jaki jest finał i wniosek, to od razu nie będę ukrywał. Z tych snów wynika tak naprawdę, że istnieje realnie jeden punkt bezwymiarowy, źródłowy świadomości i jego iluzoryczne jedno odbicie. Znaczy takie jest
jednych snach on o 120 stopni jest spolaryzowany, ten punkt względem tego odbicia. I nic więcej nie ma. Wszystko, co nam się wydaje materią i wszystko, co jest przejawienie, to jest tak naprawdę rodzaj takiej tkaniny, taka projekcja szybko drgających tych dwóch ośrodków. Tylko tam nie ma praktycznie czasu i przestrzeni, znaczy ta odległość jest tak mała, że tam każde drgnięcie jest na naszą przestrzeń gigantyczne. I te przesunięcia są tak krótkie i tak szybkie, że one właściwie generują powstanie. Za każdym atomem, który wydaje nam się różni, istnieje ten sam punkt drgający. Tam za każdym atomem nie ma innego punktu. To jest jeden punkt. To jest wszystko, co widzimy. Dlatego jest entropia, dlatego wszystko się rozpada. Nie ma rzeczy, które są trwałe. Nawet kamień się rozsypie. I wszystko wraca do tego źródłowego punktu, bo ten obraz zniknie. Tylko tyle, że ten czas jest wykreowany. On tak jakby się ta przestrzeń rozsuwała. I na przykład myślenie o wielkim wybuchu, który był, jest też iluzją, bo ten wybuch cały czas jest. Ten, nazwijmy go pierwszy, bo to można by było nazwać właśnie tym rozdzieleniem się tego punktu i wykreowaniem się tej całej rzeczywistości. I ta karma, ta wielka karma, to jest ten moment, kiedy powstaje odbicie tego punktu źródłowego. Żeby powstało odbicie, ta świadomość tego punktu źródłowego musi się zanegować. Czyli właściwie można by było to nazwać właśnie logosem. A nawet szatanem. Tylko to nie ma żadnych notacji etycznych ani moralnych. To w ogóle nie jest z tej kategorii. Te konotacje to one powstają dopiero w małej karmie. I w relacjach między samoświadomymi takimi bytami, jak ludzie na przykład. I śni się to w bardzo ciekawy sposób, ponieważ to się od razu kojarzy z tymi mitami greckimi. O tej kradzieży ognia i wyniesieniu tego ognia z tej krainy bogów, to właśnie są sny z tego poziomu. I one są już wewnątrz tego nieprzejawienia. Mnie się śniło, że ku niezadowoleniu tego ośrodka, który był upostaciowiony, bo to oczywiście tym kanałem zielonym było śnione, ku jego niezadowoleniu wynoszę przez tą szczelinę pieniądze. Ale najzabawniejsze było to, że ja wynosiłem fałszywe pieniądze i kiedy wynosiłem je przez tą szczelinę niebytu, to one stawały się prawdziwe. Właśnie chodzi o te odwrócenia i chodzi o to, że to, co nam się wydaje za realne, jest tak naprawdę nierealne. I te sny o kradzieży ognia, te greckie, to właśnie są sny o tym pierwszym oddzielającym się. I tak naprawdę poza pierwszym oddzielającym się i punktem tym źródłowym nic nie istnieje. W kabale to się określa też ciekawie, bo ten punkt świadomości źródłowej to się określa cierpliwym. A to odbicie nazywa się niecierpliwym. Albo tym o wąskiej twarzy. Też dlatego, że szczelina jest. I jak od naszej strony się patrzy, to ma wąską twarz. Umysł powtarza te same obrazy, tylko jak się wie, na co się patrzy, to się bardzo szybko to rozpoznaje. Co ciekawe, w świadomości istnieją płci. Jest to zaskakujące, ale to tak naprawdę nie ma nic wspólnego z płciowością. Ponieważ w snach wszystko, co żeńskie, jest przestrzenią przejawiania się. Dlatego właśnie w kabale Szechinę, która jest wyraźnie konotacji żeńskiej, określa się przestrzenią, w której przejawia się Bóg. Natomiast wszystko, co jest męskie, jest potencjalne. Także to nasza męskość, żeńskość to taka jest przyklejona do tych dwóch struktur takich świadomościowych. I co ciekawe, Duch Święty, też się ojca profesora zapytałem, żeby u źródła zasięgnąć informacji, rzeczywiście jest traktowany jako żeński.
No, na przykład w Bizancjum, w tym kościele prawosławnym, to była traktowana jako Sofia. No, także ta Sofia ma typowo żeński charakter. I co ciekawe, po wejściu w przejawienie można by było ją określać Duchem Świętym. Z tym Duchem Świętym jest bardzo ciekawa historia, bo kiedyś poprosiłem sobie o to, żebym mógł spotkać się z Duchem Świętym. W ogóle miałem przy niektórych zleceniach to miałem poważnego cykora, bo na przykład kiedyś dusza mi podpowiedziała, żeby mod był seks z Bogiem. Myślę, no to już będzie mój ostatni seks chyba. No ale odbył się. Coś niesłychanego. Tylko, że to oczywiście co innego miała na myśli. Raczej unię mistyczną, a nie seks z Bogiem. Ale określenia takie szokujące są. Właśnie po to, żeby przełamywać takie stereotypowe myślenie śniącego. Także z tym Duchem Świętym to jest tak, że jeżeli się poprosi o sny z Duchem Świętym, nie zdziwmy się, kiedy pojawi się osoba, która będzie miała jedną pierś męską, a jedną kobiecą. Początkowo potraktowałem to jako dziwactwo, ale kiedy się zaczęło to powtarzać, wszystko zaczęło wskazywać na to, że to jest po prostu forma androgyna, tylko już przejawieniowa. Podobna historia jest z rodzicami. Jeżeli wewnątrz nieprzejawienia śnią nam się rodzice. Co ciekawe, nasi własni rodzice. Dopiero już potem, kiedy ten androgin zaczyna być takim bardziej skoncentrowanym, wiemy, że to są rodzice, ale nie widzimy ich. Nie rozpoznajemy ich jako funkcję rodzicielską. I co ciekawe, w tym płytszej warstwie, kiedy ci rodzice się pojawiają, nigdy się nie pojawiają jak i jednocześnie. No bo to jest androgen już taki pierwotny, ten jeszcze nie skoncentrowany. Widzimy albo matkę, albo ojca. A czasem widzimy nawet, jak się ojciec w matkę przekształca. Natomiast już po tej stronie granicy tej do góry nogami, czyli już w przejawieniu, tym duchowym przecież też, widujemy matkę i ojca jako oddzielne osoby, nawet czasem jako dwie jednocześnie. I po tym też poznajemy poziomy, na których jesteśmy. Jest dużo bardzo takich symboli, które tak samo jest z kolorami. Te kolory ciągną się od samego dołu do samej góry. Jeżeli na przykład zaczniemy od poziomu tego drugiego, który jest energetyczny, on ma żółte elementy często w snach, tylko te elementy są ciemnożółte. I one są potem coraz jaśniejsze. Na poziomie buddycznym, szóstym, są cytrynowe, a na poziomie ósmym stają się złote. To samo jest z niebieskim. Jest ciemno-niebieski w tej małej karmie, w tej przestrzeni duszy jest na poziomie nadduszy 7+, jest błękitny, aż do srebrnego, ten już bliżej poziomu brahmanicznego. I to samo jest z czerwonym. Ten czerwony on jest coraz bardziej subtelny, ale z czerwonym, bo to jest ten przyczynowo-skutkowy, czyli ten prowadzący środkiem samym, ten, który taki najtrudniejszy jest do przekroczenia. On sięga aż do nieprzejawienia i on sięga do poziomu mniej niż 10. I ten poziom mniej niż 10 jest powalający, ponieważ ta przestrzeń ma kształt czerwonego krzyża, a facet, który tam jako jego taka forma antropomorficzna wygląda może nie tyle na Chrystusa, czy na czerwonego Buddę, ale to jest właśnie ten byt, który wszystkie te religie potraktowały jako ten moment zbawczy, bo to jest Pan Wielkiej Karmy. I co ciekawe, Jung nawet to zauważył, że w tym, co ja nazywam nieprzejawieniem, on to tam jakoś inaczej ujął, że tam się śnią kwadraty w tej przestrzeni takiej najwyższej świadomości. I ten krzyż, on rzeczywiście staje się kwadratem, kiedy go się wynicowuje, tylko no nie w taki sposób logiczny, tylko czuje się to intuicyjnie, że jak go się wynicuje, to on się stanie kwadratem. Tak? I to właśnie jest ta granica odwracająca. I co ciekawe, kiedy mamy na tyle tą świadomość już rozgimnastykowaną, że jesteśmy w stanie przejść przez warstwę tego strażnika Wielkiej Karmy, to ten krzyż staje się 4 pokojami w Amfiladzie.
Czyli taka droga się nam otwiera i sobie wtedy tam idziemy. Tam różne atrakcje są. Często się śni jako Dostojewskiego, jako drewniane strychy, ale to wszystko tam, co drewniane, to jest oczywiście minusowo urojeniowe. Trzeba wiedzieć, że przez to nie istnieje to jako strych drewniany, tylko to jest taka gra umysłu. No, tak sobie w sposób wulgarny próbuje to przedstawić jako ta wierzchnia warstwa najwyższa. Do tego to jest świetna zabawa, bo jeżeli ktoś ma na tyle sił, że jest w stanie przeczytać 3000 stron mojej książki, to jest prawie połowa tego, co Summa Theologica. Także zamierzenie jest potworne. Albo na tarace można sobie tam poczytać te warstwy. To później się bardzo szybko można zorientować. To jest bardzo dobra zabawa. Przy czym nie jest to zabawa, która nie zostawia śladu na nas. Bo zaczynamy patrzeć zupełnie z innego punktu widzenia. Przede wszystkim coraz częściej zdarzają się nam takie momenty, kiedy patrzymy jako obserwator. Przestajemy mieć emocje, przestajemy może nie tyle myśleć, tylko mieć skłonność do rojenia sobie, planowania różnych historii. Bo zacząłem od tej konieczności, bo tak naprawdę to bardzo tak ładnie brzmi i robi wrażenie zawsze na wszystkich, kiedy mówię, jaka jest definicja konieczności. A jest tak, że konieczność jest, że wszystkie skutki, wszystkie przyczyny, jakie widzimy jako przyczyny, to one są tak naprawdę konieczne i konieczność do konieczności, konieczność jest skutkiem wszystkich skutków tak naprawdę. Czyli jest rodzajem takiego odwrócenia. I pewne procesy muszą zajść, bo konieczne, bo są konieczne. I nasza wolna wola jest właściwie działaniem, raz, że z naszego punktu widzenia ona jest wolną wolą, a z drugiej strony my możemy zejść ze ścieżki konieczności. Możemy wykonać na przykład jakoś, zrealizować jakieś swoje pragnienie, swój pomysł. Całe życie mu możemy poświęcić i ogromną ilość energii i na końcu się okaże, że ono w ogóle było poza nami, poza naszą potrzebą, poza naszą drogą życiową. I właściwie śnienie progresywne służy jednemu najważniejszemu celowi, żeby uchwycić ten strumień konieczności, co jest konieczne do zrobienia i co skróci tą naszą drogę, jak najmniejszy opór, żeby nam rzeczywistość postawiła. I wtedy w snach to można śledzić. Często przed jakimiś dużymi wyborami możemy sobie po prostu pytać się snów, jaka jest ocena z tego punktu widzenia konieczności. I u Pana to działa niezawodnie? Tak. Znaczy po prostu ja niczego nie planuję specjalnego, po prostu pewne rzeczy się dzieją. Tam ktoś tam dzwoni, ktoś tam na przykład z Farrarary, ktoś tam zapisze. No i ja przychodzę. No. Wtedy. Ale to była konieczność. Tak. Jak widać, tak. Ja mam takie pytanie. Czy mógłby Pan coś powiedzieć na temat tego, co buddyzm nazywa Mają? A Lucinacz, ewentualnie Daj, Devi, Aj, skakowaną rzeczywistość? No Maja to jest po prostu ta warstwa urojeniowa. Znaczy wszystko, co nam się wydaje, znaczy wszystko... Hrabia Korzybski, kiedy wymyślił swoją semantykę ogólną, wpadł na genialny pomysł, że w ogóle stosunki społeczne i sposób myślenia można odmienić w bardzo prosty sposób, automatycznie i natychmiast. Kiedy się tylko przestanie mówić, że coś jest takie czy inne, tylko zaczniemy mówić i myśleć, że coś nam się takim wydaje, że jest. I to jest właśnie sedno. To jest ta granica pomiędzy tym, co jest rzeczywiste, a tym, co jest urojone. Bo najczęściej my sobie po prostu wyobrażamy pewne oceny, pewne dążymy do jakichś efektów, które sobie uroimy, że mamy zrealizować. A propos tej urojeniowości i tej Maji, tej iluzji, no właśnie częścią Maji jest to, że my to wszystko traktujemy jako twarde formy istniejące, a tak naprawdę
jest to struktura ulotna i utkana. I właściwie te procesy, które dla nas są istotne i świadczą o przejawach naszego życia i traktujemy jako decyzje życiowe, to tak naprawdę są elementami tej wyższej konieczności. To nie chodzi o taką... A pan twierdzi, że to jest nadawane z zewnątrz. No, zależy co rozumieć z zewnątrz. Tak jak mówię, na tych granicach to się obraca wszystko. Nam się wydaje, że to, co jest na zewnątrz, jest na zewnątrz. A tymczasem jest tak, że jak to wszystko przeanalizujemy, nie chodzi o to, że ten pokój jest w środku nas. Tylko ten pokój jest pewną mapą świadomości. I ta świadomość jest wygenerowana z nas tak naprawdę. To buddyzm właśnie mówi, że nie ma odległości pomiędzy przedmiotem a tym, kto to postrzega. Że odległość jest też rodzajem iluzji. Zresztą z tą iluzją wszystko się też odnosi do postrzegania samego. To zaczyna się w bardzo ciekawy sposób, bo jak się rodzimy, to w zasadzie widzimy wszystko do góry nogami. To, co jest po lewej, widzimy po prawej, bo soczewka jest mała, przecież to nie jest układ soczewek. Weźmy małą soczewkę i spróbujmy coś obejrzeć przez pojedynczą soczewkę. Wszystko będzie do góry nogami, co jest poza ogniskowo. A dlaczego my tego nie widzimy? Bo mózg wykonuje tę pracę i obraca wszystko tak naprawdę. Tylko, że ten obrót nie jest bez reszty. Bo on obraca tylko postrzeganie rzeczy, z którymi się możemy zderzyć i które możemy dotknąć, które mogą nam zagrozić. Natomiast pozbawia nas w ogóle wglądu właśnie w te sfery świadomości, które są subtelniejsze, nawet fizycznie i materialnie, które są rzadkie. Nie widzimy powietrza. Gdybyśmy nie obracali, gdyby mózg nie dokonał tych dwóch obrotów, to byśmy widzieli cały przestrzeń duchową też. I najciekawsze jest to, że te obroty, te dwa obroty, czyli zresztą musimy też wiedzieć, że prawe oko jest zaopatrywane przez nerw wzrokowy, który jest cała wiązka, prawie w 80% jest z drugiej strony, z drugiej półkuli. I to jest też pewien rodzaj obrotu. I musimy sobie zdawać sprawę, że te obroty, których ten mózg dokonuje, to są tak naprawdę tymi granicami świadomości, o których ja mówię. Czyli ta pierwsza granica o 180 stopni, a ta druga granica do góry nogami. I to są właśnie obroty, które dokonuje mózg, fałszując rzeczywistość, którą postrzegamy. I na tym to wszystko polega, że we śnie przestają te obroty nas obowiązywać. Jeżeli tylko oczywiście przewalczymy tą iluzję silną, że one są realne. I stąd to się wszystko tak dzieje i stąd to wszystko jest tak naprawdę postrzegalne. Oczywiście początkowo ono jest postrzegalne w formie symbolicznej, ale doświadczamy tych procesów potem, no trudno nazwać to intuicyjnie, ale w nieprzejawieniu już nie ma słów, ani głosu śnienia, ani jakichś takich szczególnych symboli, bo one są już później monotematyczne, ale są przekazy ze świadomości do świadomości. Tak jakbyśmy uczestniczyli w tym polu. I to jest właśnie źródło tej magii, źródło iluzji. Sam mózg nas wprowadza w ten błąd przez to, że nam ogranicza tą rzeczywistość. Tak to wygląda. No ale wiedzę pan czerpie z tego. Wiedzę i doświadczenie. Nie, no tak, bo przecież znajdujemy się w konkretnej iluzji i ta iluzja przecież ma swoje prawa. Przecież tak. Jeżeli się zastanowimy, to przecież wiadomo, że tak naprawdę jesteśmy puści, bo między atomami są takie ogromne odległości, że jakbyśmy to powiększyli, to właściwie jest więcej pustki niż tej materii. A tylko dlatego, że stykamy się z rzeczywistością, która ma tą samą gęstość, to nie możemy przejść przez ścianę. Właśnie dlatego w czasie tej dysocjacji, kiedy wchodzimy w to obę, zaczyna się stawać możliwe przejście przez ścianę, przez zamknięte drzwi, można wyjść dachem, można wyjść podłogą. Także te procesy, zresztą to już Jung powiedział, że wyobrażenia i te doświadczenia zmysłowe, czy mentalne, czy duchowe są tak samo realnymi faktami, jak fakty z twardej rzeczywistości.
to nie można powiedzieć, że na przykład to, że tutaj jest wszystko konkretne, to ono jest bardziej rzeczywiste niż nasze wyobrażenie o czymś tam. Zresztą, co ciekawe, nasze wyobrażenia czy wspomnienia są trwalsze od przedmiotów tak naprawdę. Jeżeli byśmy się nad tym tak dobrze zastanowili. Przecież większość rzeczy, które wspominamy, pamiętamy, już nie istnieją. Ale istnieją w sferze psychicznej. My to lekceważymy, bo myślimy sobie, że a to tam jakieś wspomnienia, urojenia są. A to są całkiem struktury realne. Zresztą zastanawiano się przecież od dawien dawna, jak funkcjonuje pamięć. No i już właściwie w XIX wieku zaczęto się odkrywać, że wspomnienie jest możliwe wtedy, kiedy ma komponent emocjonalny. Najpierw musimy wzbudzić emocje, żeby sobie coś przypomnieć. To się potem dzieje szybko i automatycznie, ale jeżeli nie ma to kontekstu emocjonalnego, to nie ma wspomnienia. I tak te powstają między innymi te egregory. Właśnie ciekawi mnie taka rzecz, bo cały czas tutaj mamy taki element, bo mówi pan o wiedzy, symbolice, prawda? Elementach. O wiedzy urojeniowej mówię, urojonej wiedzy. Czy urojenie? Każda wiedza jest urojona. To się przenika, to jest wiadomo. Czyli wiedza, doświadczenie, prawda? I praktycznie, tak sobie patrzę, jak przypomina mi to, co pan mówi, ten obrazek tutaj obok. Tak, widziałem. I tak żółte, czerwone, kolorowe, fajne. Ale co jest za tym obrazkiem? Co się dzieje? Kto namalował ten obrazek, prawda? Mówimy o tym źródle. Przesunięcie, 120 stopni. Entropia. Ale... Jak się ma entropia do życia? Jak się ma entropia no, tak, do wolnej woli? Tak, tak się ma entropia do życia, że właściwie... A czy nas to obchodzi w ogóle? Na pewnym poziomie nas obchodzi, a na pewnym to zależy, jak daleko chcemy sięgnąć. Ja sobie teraz myślę, że mnie to nie obchodzi. Ja wcale w to nie wątpię. To wyszedł pan bo znowu, ponad tą maję, iluzję. To wiecie co, to znowu zaczynam tak. Pan jest na czerwonym, a ja jestem na zielonym. Tylko, że no czerwony jest wyżej, a zielony jest z drugiej strony. No to nie jest ani wyżej. To nie ma znaczenia. I zna pan źródło, widział pan źródło. Czuł pan coś, prawda? Czuł pan coś. Czy my musimy, czy jest coś, że my dążymy? Dlaczego myśmy się tu spotkali? Zaraz panu powiem. To jest bardzo dobre pytanie. Ja sobie też go bardzo długo zadawałem. Właśnie źródłem pewnych nieporozumień jest to, że nam wmówiono, że my wszyscy musimy na przykład się uduchawiać, rozwijać, bo nierozwijanie się jest złe, a to zupełnie z czego innego wynika. Po prostu ta struktura, która oddziela się od tego źródła, musi do niego wrócić, mimo że jest urojeniowa, bo nie jest to, to jest taka gra o sumie zerowej w zasadzie. I pewne elementy świadomości się oddalają od tego źródła, a pewne muszą wrócić. I proszę pana, właśnie w tym jest cała odpowiedź. I to nie jest ani złe, ani dobre, tylko wynika z tendencji, w której jesteśmy zanurzeni. Są osoby, które czują się wezwane do tego powrotu i będą szukały wszystkiego, co ich będzie do tego zachęcało, będzie ich pobudzało. Są osoby, które w drugim kierunku się poruszają. Mają potrzebę zbudowania iluzji oddzielności, i będą wszystko wykonywały. Nawet rozwój duchowy będą używały do tego celu. Czyli będą zdobywały wiedzę, bo one sobie tak naprawdę pomyślą, że jak zdobędę wiedzę, to dopiero będę miał tą pełnię. To są iluzje, które prowadzą do oddzielenia się od no tego źródła świadomości. To jest wspólny mianownik. No w tym źródle jest wspólny mianownik. Dobra, a co jest wspólny mianownik? Nieprzejawienie. Dla nas ono jest nieprzejawione. Dla tej rzeczywistości urojonej, czyli tej przejawionej, nieprzejawienie jest właściwie tym kresem, do którego to... Zresztą, co jest istotne? Większość, właściwie wszystkie religie obiecują nam na jakieś niebo. Że jak my sobie rozwijemy, powiedzmy, jakimiś tam dobrymi uczynkami czy zasługami, nie, jakąś tam, powiedzmy, zdobędziemy świadomość czy duchowe walory, to my znajdziemy się w niebie. Tylko one zapominają nam powiedzieć, że
nas nie będzie. My stracimy w tym momencie w ogóle poczucie ja i oddzielności od źródła. No dobra, ale mówi Pan znowu jakąś rzecz, a ja pytam teraz tak. Nieprzyjawienie, rzecz prosta. Tak. Jak się ma do tych skomplikowanych struktur, które tworzymy, które są skomplikowane? Ale one są skomplikowane, bo nasz umysł je tworzy. Nasz umysł ma skłonność do komplikacji. Jak ma się nieprzyjawienie, a nieprzyjawienie w ogóle nie jest, jest punktowym w ogóle źródłem, tam nie ma czasu, nie ma proszę Pana myślenia, nie ma w naszych kategoriach, tam nie ma żadnej rzeczywistości. A czy to nie jest tak, że to nieprzejawienie chce się przejawić i dlatego wszystko jest? No właśnie, dlatego wszystko jest. No on chce, nie jest fajne. Tam przede wszystkim tam nie można powiedzieć o czymś, że chce. Ono w jakiś sposób, no być może my sobie możemy tam tłumaczyć, że ono chce. To jest wszechświata, ja tak mówię, w tej chwili. Znaczy, obserwujemy to, że ono w jakimś sensie ma taką potrzebę, bo inaczej by tego nie robiło. Jest to widocznie naturalna funkcja tego urządzenia. Bo my myślimy, że my sobie planujemy i mamy jakieś tam swoje życiowe, dalsze i bliższe cele, a tymczasem nasza dusza ma nas. Tak. I ona przez nas. I ona realizuje swoje cele. A na tym jeszcze jest karma, która jeszcze jakieś tam swoje. No tam dusza też ma swoją karmę. To nie jest tak, że ona nie jest zanurzona w swoim urojeniu. Ona jest też w pewnym sensie obarczona urojeniem oddzielności. Tylko jej urojenie nie jest takie szczegółowe jak nasze. Jej urojenie jest polowe. Ona odbiera wszystko polowe. Ale to też jest forma urojenia. Jeżeli na przykład wykonamy takie ćwiczenie, że poproszę Państwa, żebyście sobie wyobrazili filiżankę. Zamknęli oczy i wyobrazili filiżankę. To co zrobicie? Wyobrazicie sobie filiżankę i powiecie mi, że już gotowe, wyobraziliście sobie filiżankę. Ale nikt z Was nie zauważy, że wyobraziliście sobie ją w przestrzeni. Na przestrzeń w ogóle nie zwrócicie uwagi. Bo dla człowieka przestrzeń, która jest pusta i nie jest sformatowana w przedmioty, jest w ogóle niepostrzegalna. Jeżeli nie ma przedmiotu w tej przestrzeni, to ona jest w ogóle nie istnieje. Ani nie ma czasu, ani nie ma odległości. Właśnie problem polega na tym, z tym tworzeniem tego przejawienia, że ono wygląda tak, jakby w tym zwierciadle. Oczywiście nie można tego traktować jako dosłownie, że to jest zwierciadło. To jest taki konstrukt myślowy. Wygląda to tak, że to pole, ta przestrzeń, która jest w ogóle niezróżnicowana, ani nie ma odległości, ani czasu, ona ma pewną zdolność. Nazwijmy to fałdowanie. I kiedy ona się sfałduje, to powstaje obserwator i obserwowany. Przedmiot i podmiot. I kiedy a potem w drugą stronę, jeżeli ten fałd się rozprostuje, to znika i obserwator i obserwowany. Pozostaje tylko pusta przestrzeń. Czy rozważa Pan taką możliwość, że to, co Pan bada, jest kolejno Mają? Dlatego mówię, że to, co widzimy symbolicznie, to jest ten zielony kanał urojeniowy, co nie znaczy, że on przedstawia tylko nasze jakieś tam chcieństwo, czy można też zapytać, czy to jest odbicie rzeczywistości, nawet symboliczne, czy to jest odbicie umysłu ludzkiego. Prawda? Można zadać pytanie. Ono jest dla wszystkich mistyków i dla wszystkich poszukujących mniej czy bardziej takie samo, bo może przecież dlatego być, że takie same mózgi mamy, prawda? Przecież to może być równie dobrze odbicie pracy naszego mózgu. Czy nie sądzi Pan, że to jest właśnie jednopłaszczyznowe widzenie? Bo cały czas wydaje mi się, że jest taką Panu maszyną do losowania, która wyrzuca mi kolejne historie. To tak może wyglądać, bo staram oczywiście się... Oczywiście cudowne i piękne. Nie, nie. Każdy coś sobie może znaleźć. Bo staram się powiedzieć, ale siłą rzeczy widzimy się pierwszy raz i muszę jakieś tam moje konstrukty przekazać. Ale gdzie jest Pański fokus? Gdzie jest Pańska dominanta w myśleniu? Wie Pan, to jest... Tym fokusem jest właśnie obrócenie świadomości. Bo my zakładamy, że jeżeli... że istnieje jakieś źródło świadomości, które wie, że postrzega. Też wydaje mi się, że to jest też błąd, bo źródło to jest typowo takie umysłowe. Nie, no odejście tak. Przetrwanie. No. Nie wiemy, co ale, poszukamy, ale, źródło, ale zakładamy, że postrzega. Że co poszukamy? No, że obojętnie, czy to nazwiemy źródłem, jest jakiś ośrodek, który postrzega. I że ten... Ja się boję tego.
że jest no. ośrodek, który postrzega. Już widzę. O, mamy cię. Nie, nie. To jest postawa, to jest pozycja buddyjska. Tak naprawdę. Czyli istnieje nirwana, czyli istnieje ta możliwość zanurzenia się w tej takości. Tylko pytanie jest, kto postrzega tą nirwanę? A może jeszcze tak... Sorry. Uh-huh. A może złe pytania są zadawane podczas... Pytania można każdy może zadać. To, że pan przed snem zadaje te pytania, czyli przed snem, ale w innym stanie, to one są złe. Ale może pan zadać równie dobrze pytanie o to, co pan nie pyta. Może pan zadać takie pytanie. I może pan drążyć w tym pytaniu, ja tak robiłem właśnie. Jaka jest przyczyna wszystkiego na przykład? Może mniej gadania. Można, bo to po jakimś czasie w ogóle przestaje się gadać. I tak jak mówię, sednem tego wszystkiego jest zanik snów takich formatywnych. Ono przestaje się, zaczyna się panu śnić pole tylko. Przestrzeń. Nie ma postrzegającego, jest pusto po prostu. Ale wciąż jest postrzegający tą pustkę. Bo to wie pan, buddyzm załatwił pewną sprawę do połowy. Zresztą Budda zawsze unikał odpowiedzi na pytanie o Boga. Natomiast zawsze twierdził, że nie ma obserwatora uniwersalnego. No ale w takim razie kto obserwuje, że jest nirwana? Że nastąpiło porzucenie? Kto jest obserwatorem tego stanu? Musi być uniwersalny obserwator. To, czy my go upunktowimy, czy upolowimy, to tak jak święty Augustyn powiedział, że Bóg jest jak okrąg, który ma środek w każdym miejscu, a obwód nigdzie. I to jest ta definicja. Ono z naszego punktu widzenia jest niewyobrażalne, co też można powiedzieć, że jest wykrętem. Próbą ominięcia odpowiedzi, ale kiedy zadawałem pytanie o tym, co jest przyczyną wszystkiego, to się ze zdziwieniem dowiedziałem, że na każdym z poziomów świadomości przyczyna wszystkiego jest inaczej postrzegana i inaczej rozumiana. Ja bym zawsze odpowiedział inaczej. No, no. Ale ja panu powiem, taka apofatyka, czyli neti-neti, czyli nie to, nie to, to też jest rodzaj mapy takiej drogowej. Bo jeżeli pan unika sprecyzowania, to już pan wpadł we własną pułapkę, bo będzie pan unikał każdej formy sprecyzowania. Także to jest, wie pan, to jest takie obosieczne narzędzie. To mówią, dostaliśmy ten rozum, mózg. Nie, ja panu powiem, mnie to sprawia przyjemność. Jeżeli komuś sprawia to przykrość albo jest dla niego obciążeniem, to się tym nie zajmuje po prostu. Czuję, że to jest właśnie, no, czasami to jak wersja imago, czyli takiej wersji motyla, która ma cudowne kolory, piękne, sprawia to przyjemność. I może powinniśmy na tym... Tak jak to chrześcijanie mówią, że łaska boska do zbawienia jest niezbędnie konieczna. I to jest właśnie to wezwanie duszy. Co więcej powiem panu z tym wezwaniem, bo sobie teraz przypomniałem, możemy sobie to wyobrazić symbolicznie, ale nie przez przypadek te trąby anielskie są w wielu, przynajmniej w chrześcijańskich tych wszystkich odłamach religijnych, tak ze wszystkim tym malarstwie religijnym podkreślane. Ten wir kryształowy, o którym mówię, czyli to wnętrze tego nieprzejawienia, ono wydaje dźwięk z siebie. Kiedyś, właśnie kiedy tak sobie podróżowałem do tego Ducha Świętego, chciałem sobie z tym Duchem Świętym pogadać. Po pierwsze, on bardzo często się pojawia nam albo na ekranie telewizora, czy komputera, albo w lustrze, jako my sami, tylko z takim zaburzeniem. Tak jakby taki mżył ten obraz. Ale on, ten przekaz nie musi być wizyjny. On może być na przykład słuchowym przekazem. Może pan na węch odebrać taki poziom świadomości. Albo w jakiś inny sposób. W każdym bądź razie w formie słyszalnej to jest dźwięk, najbardziej przypomina taki zgrzytliwy,
dźwięk drapieżnego ptaka. Stąd jak mezuzę, nie wiem czy pan był tutaj, zaszedł do tej odnowionej jeszywy Chochmej Lublin, tam na drzwiach jest taka mezuza nieduża i na tej mezuzie na samym szczycie, bo tam jest, jest i paroket, czyli ta zasłona 8-9, a na samym szczycie jest głowa orła. Nie bez powodu, bo ten dźwięk przypomina właśnie taki głos drapieżnego ptaka i to się odczuwa w bardzo dziwny sposób, bo stoi pan w tym śnie, słyszy pan ten krzyk na zewnątrz, ale i wypełnia pana w środku, tak jakby panu to powietrze drgało w płucach. To jest poruszające wrażenie. To jest, wie pan, tak jakby pan stawał, jeszcze trochę czuje pan, że się pan rozpadnie, bo ta wibracja tak jakby pana rozkładała na cząstki. Podobne przeżycie, ale trochę w innych kategoriach jest niżej, kiedy na przykład na poziomie duszy po raz pierwszy spotkamy się z tym obserwatorem, z tym poziomu tej duszy indywidualnej. W moim przypadku to wyglądało tak, że stanąłem naprzeciw siebie samego, który był tylko konturem, a w środku był pusty i przezroczysty. I zetknęliśmy się głowami. Mieliśmy wspólną głowę i wspólną świadomość. I on mi tak mówił, pokażę ci teraz coś, co ci właśnie do niczego nie będzie potrzebne, ale pokażę ci, jak tworzę życie. I tak trzaskał paznokciami, takie iskry wypadały z tych paznokci i one zaczynały żyć swoim życiem wtedy. I wie pan co, bo ja to tak sobie mówię, jedni tam tak sobie to kojarzą, drudzy inaczej, ale we śnie, tak jak i w każdej wizji mistycznej, to jest jeszcze w tym wszystkim dodatkowe przeżycie emocjonalne. Ja ze spotkaniem się głowami z tą duszą obudziłem się ze snu zalany łzami, tak, że miałem rękawy mokre. Takiego wzruszenia, proszę pana, w życiu nie przeżyłem. Co w panu zmieniło to? Znaczy wie pan, to się, tego się nie da powiedzieć. Bo tak pan, jak wcześniej pan powiedział, ja pokażę panu, jak tworzę życie, ale to nie ma znaczenia. Dla ciebie to nie ma znaczenia, jako dla mnie Jarka. Znaczy, wie pan, trudno powiedzieć, co się w człowieku zmienia. Znaczy, zmienia mu się na pewno życie i coś tam się zmienia mu w otoczeniu. No bo inaczej zaczyna myśleć, inaczej wartościować pewne rzeczy, inaczej, no jakąś taką aktywność ma inną. No, kiedyś mi nie przyszło do głowy, żeby, wie pan, usiąść i napisać 6 książek. Daje panu świadomość. Znaczy, no w jakimś sensie rozszerza się. Nie ma znaczenia. Proszę? Ale żyje się łatwiej. Ja mam wrażenie, słuchając pana, że się żyje łatwiej. A ja myślę, że się trudniej. A ja myślę, że się trudniej. Wie pan? Ciężej mówię. Trzeba świadomość. Bo emocje, nie wiem, raz. Nie, ja szukam. Jako, my przyszliśmy i ja na przykład, panie Jarku, niech pan nie przestaje mówić. Słucham pana z olbrzymią przyjemnością. Ja tak sobie mówię, no ale to rozmawiamy też, każdy ma prawo swoje opinii mieć. Ja staram się. Nie, to są bardzo słuszne pytania. Ja sobie te same pytania zadawałem. Posłuchać pana Jarka, a nie pana. Nie, ale no, przecież ja nie mogę mówić też cały czas, bo mi zbraknie pomysłów. Jak ktoś mi zadaje pytanie, to ja sobie też przypominam pewne kwestie właśnie, o których chcę też powiedzieć, no bo to są pytania, które każdy z nas sobie zadaje. No właśnie, dobrze kolega powiedział, po co to wszystko? Jesteśmy tu razem, tak, grupą. No właśnie, właśnie o to chodzi. Nie wchodźmy w konflikt tego rodzaju. Ma atmosfera, niech będzie przyjemna. Tak naprawdę, przecież na pewnym poziomie świadomości jesteśmy jedną świadomością. No to tak sobie podzieliliśmy, bo tak sobie to widzimy i każdy stoi przy tym, stróżuje tej swojej oddzielności i się przekonuje ciągle o tym, że jest innym od innych. Nie, bo ja bardzo bym, wydaje mi się, że pan przeżywając pewne rzeczy, mistyczne, dotykają. No tak. Ja nie ciągnę do takich ludzi. Nie ciągnie, bo ja
Wydaje mi się, że to jest nasza droga. Ja te pytania, które pan zadaje, to ja właśnie w tej książce, nie to, żebym pana namawiał do przeczytania, bo ona jest nudna, bo wie pan, tam bez przerwy te sny są. Nie, ja mówię serio. Ja na przykład jak mam cudze sny przeczytać, to dla mnie to jest tragedia w ogóle. No ale to jak się już podjąłem, no to to robię. No, bo ktoś liczy na to, że mu odpowiem, no nie, to nie jest zabawa przecież. Czekam, ja po prostu, wydaje mi się, tak jak siedzę na przykład przy ludziach, którzy medytują. Ja wiem, że oni medytują 20 lat, 30. Tak. Dla mnie to jest każde słowo, co on powie, to jest jakaś świętość, bo to jest praktyka. Ale teraz panu powiem coś z tą medytacją. Czy słyszał pan od kogokolwiek, kiedykolwiek, czy tam od mistrza jakiegoś, czy od adepta zaawansowanego, jak oni określają swój postęp? Znaczy, na jakiej podstawie oni twierdzą, że na przykład dokonał się postęp? Czy postęp polega na tym, że on może siedzieć bez ścierpnięcia nóg 3 dni i się nie poruszać? Czy w nim rzeczywiście te procesy, o których on mówi, zaszły? Jak on to sprawdza? A niech pan sobie wyobrazi, że w śnieniu można to zrobić. Może pan zadać pytanie, na jakim poziomie świadomości, na jakim etapie jestem? I to jest dopiero ciekawe w tym wszystkim. Bo może pan zadać każde pytanie, może pan, nie ma cenzury, może pan zapytać, proszę pana, o wszystko. Może pan, tak jak ja na przykład pytałem, czy o Buddę, czy o Jezusa, tam w ogóle nie ma cenzury. Także może pan zadać, tylko kwestia jest, znaczy po co ja to wszystko mówię i po co ja to robię. Ja daję jakiś zestaw, mały majsterkowicz. Od czegoś trzeba zacząć. Ja wcale nie twierdzę, że posiadłem całą wiedzę, no ale tak jak porównuję z tymi pismami mistycznymi, to się wszystko zgadza. Także kwestia doświadczenia jest już w nas, to my musimy tego doświadczyć, bo tak naprawdę te sny, to śnienie, czy to medytowanie, to zmienia nasze wnętrze. Przecież to nie jest po to, żeby taką głupią czynność wykonywać. Ja po prostu, wie pan, nie mam czasu na medytowanie, no bo ja tam mam rodzinę, swoje tam obowiązki, do pracy chodzę, normalnie pracuję, mam rodziców po 90 lat, też muszę tam im trochę czasu poświęcić. To ja nie mam czasu, ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby chodzić na jakąś medytację, czy nawet żeby 15 minut usiąść, to nie mam czasu. Ja dlatego wymyśliłem to śnienie, no bo we śnie nikt mnie nie rusza. Kładę się i wie pan, i każdy to uszanuje, że on też musi się wyspać przecież. No. To sobie tak uciekam. Ale powiem panu jeszcze lepszy. Moja żona siedzi do samego rana, czasem o 5 chodzi spać rano. I proszę pana, telewizor jeszcze ogląda w tym czasie, a ja mam łóżko obok telewizora, także warunki mam ciężkie, naprawdę. I się już nauczyłem, wie pan, w ogóle nie zwracać uwagi, to jest też sposób, wie pan, na pokonanie problemu. Bo człowiek tak, jeden mówi, że nie może zasnąć, drugi, że nie może sobie tam zapamiętać, a ja muszę i zasnąć, jeszcze sobie zapamiętać, i ten telewizor do 5 mi tam męczy. Ale to już nie o to chodzi, to nie jest żart. No i któregoś razu żona wyłączyła ten telewizor i nie chciała światła zapalać, tylko tak sobie tam chciała przejść. I się przewróciła na ciebie. Nie. I wstała za stołu i zobaczyła mnie w 3 pozycjach jednocześnie. Znaczy tak jakbym głowa się oddzieliła od głowy, a od tej głowy druga głowa i 3 głowa. Także wie pan, coś się dzieje w tym śnie. Na tym czarnym tle widać, że coś tam, jakieś procesy zachodzą. To nie jest tak, że to jest tylko sobie amuza. Także coś tam się wyrabia jednak. No jak pan sobie zdaje sprawę, że teraz tworzy nowego egregora? Proszę pana, my bez przerwy tworzymy egregory. No i jak inaczej? Jeżeli sobie coś tylko tam zaczniemy konstruować, no to ja panu powiem, we śnie uczono mnie, jak się egregory tworzy i jak się je rozkłada. Także państwo jednego nie widzicie, bo ja tutaj siedzę i mówię do was, ale ja właściwie tylko tak jakbym do was przemawiał, ale jak tu szedłem, jak stąd wyjdę, to ja będę bardzo krytyczny wobec tego, co ja mówiłem. Ja mam rozdzielenie w ogóle tych funkcji. Jeżeli do kogoś o czymś z tej dziedziny mówię, no to mówię z tego zasobu informacji, jaki mam. Ale on mnie tak normalnie w życiu codziennym w ogóle nie interesuje. To jest taki stan właśnie.
Ja mam dwa pytania, takie ciekawe sprawy, które w topografii usłyszałem, tylko nie pamiętam, które odcinki. Jedna, że stan Budy, czy tam ten świat Budów, to jest przystanek w drodze do źródła. A drugie, czy może pan określić procentowo, ile dusz wznosi się do źródła, a ile idzie do materii? Bo też pan mówi o tym. Według mojego zrozumienia, no to ten strumień, tak jak mówiłem, jest to o sumie zerowej. Tyle samo schodzi, co wchodzi. Także może to tam ma jakieś swoje zawirowania. Ciekawym konstruktem są właściwie te religijne nieba. Bo to są takie, ja to nazywam arystokracją karmy. To są osoby, ale też i byty nieludzkie tylko, które nauczyły się zatrzymywać karmę. Znaczy, to jest ten przystanek, że można nie ustalić. No to niekoniecznie. Takim stanem Buddy najwyższym to jest właśnie ten czerwony mniej niż 10. To już jest ten rozpad tej wielkiej karmy. To już w ogóle jest całkowity rozpad świadomości ja. Ale ja mówię o takich niebach, które są na tym poziomie 7+, jak ja to nazywam, czyli w przejawieniu jeszcze. I pewne osoby zorientowały się, że można balansować na granicy zachowania ja, zatrzymać ten swój powrót, mimo tego wezwania swojego, stworzyć sobie egregora religijnego, który będzie po prostu takim pastwiskiem dla tych bytów. One nie muszą wracać do tej małej karmy, żyją sobie w świecie duchowym, ale zachowują ciągle ja. I to są właśnie bodhisattwowie, to oni trochę z inną intencją to robią. A to jest taka duchowa arystokracja karmy w każdej z tych religii, która sobie stworzyła taką enklawę niebieską. To jest rodzaj pasożytnictwa, bo tak się tworzy właśnie mistyczne ciało Jezusa na przykład. Przecież to zaopatrzenie, żeby to mistyczne ciało Jezusa istniało, to są ci wszyscy wierni, którzy oddają całą tą swoją energię emocjonalną, którą w to zaangażowały. Przecież to jest właśnie rodzaj pasożytnictwa duchowego. Że w życiu codziennym nie widzimy tego. No nie, no bo ja. A nie chodzi mi o to osoby wznoszące, bo pan mówi, że jest ciągły strumień, ale mówię, nie widać tego. No nie znaczy, widać. No. Widać, że większość osób jest na jakimś poziomie niskim świadomości. Nie, to jest złudzenie. To jest tak jak ja panu powiem, człowiek, który się rozwija duchowo, nazwijmy to, że się rozwija, czyli raczej się zwija w tym sensie, że wraca, to on wcale nie musi być religijny w powszechnym sensie tego słowa. Religia raczej przeszkadza. Przynajmniej też powoduje pewne utrudnienia wyobrażeniowe. Mówi się, że ateiści są najbliżej Boga. Tak się mówi, zresztą tak jak kiedyś Jung z jakimś lamą rozmawiał i ten lama powiedział, że ci, którzy przeklinają Boga, mają mniej w ciele niż ci, którzy się do Niego modlą, bo oni wierzą w to, że On jest, a oni to tak niekoniecznie. Na wszelki wypadek się równie dobrze mogą modlić. To po co nam wysiłki duchowe wobec tego, jak nie możemy wyjść z samsary? Pytanie jest postawione źle, bo dla kogoś, kto ma poczucie, że powinien się już tam zwijać, to nie jest żaden wysiłek, to jest przyjemność. Na tym właśnie to polega. Jeżeli odczuwa się to jako wysiłek, to znaczy, że to nie jest nasza droga i to wcale nie jest ani dobre, ani złe, tylko po prostu mamy taką potrzebę albo nie. To nam wmówiono, że my tam musimy się rozwijać. Człowiek ma po prostu ciekawość. No. Państwo przyszliście, bo macie taką ciekawość, a tamci nie przyszli, bo nie mają cię, albo nie wiedzieli, albo nie mieli takiej ciekawości. Także tak to funkcjonuje. Przede wszystkim trzeba się przestać bać, nie wiem, jakiejś kary, jakiegoś sądu. Ten sąd, o którym się mówi, ten sąd cząstkowy, czy ten sąd ostateczny, to ja co jakiś czas sobie funduję taki sąd cząstkowy. Kładę się spać i mówię, a teraz będziemy mieli sąd cząstkowy. No i zaczyna się sąd na przykład. Tylko w pewnym momencie okazało się, że ci sędziowie to jestem ja. To są wszystkie te poziomy świadomości, które z tego swojego punktu patrzenia oceniają mój ten niski stan świadomości. Jeżeli zaczniemy, otworzy się nam ten fizycznie kanał centralny, czyli zaczniemy podróżować bez przeszkód w górę i w dół tej świadomości,
to żadnego sądu nie ma. Tylko tu jest ta pułapka. To tak jak ja kiedyś tam napisałem w pewnym momencie, że myślałem, że dowiem się wszystkiego, co chciałem się dowiedzieć i zwieję Bogu. A on mnie podszedł, bo po prostu mnie wziął w garść i właściwie jestem w tej chwili, realizuję to, co mi każe, to, co ja robię. No. Nawet nie będąc tego świadomy. Znaczy teraz już wiem, że realizuję jakąś tam konieczność. No i tak to się rozwija. No. Dobra, to nie przejawienie, jak chcę doświadczać, to po co chcę doświadczać? Wcześniej z panem rozmawiałem. Trzeba się zapytać. Po co? No, trzeba, właśnie pytał pan? Nie, no ja się pytałem. No i uzyskałem taką odpowiedź, że sformułowanie pytania po co jest pytaniem z poziomu kauzalnego, a nie z poziomu nieprzejawienia. I tak mnie załatwili. A, nieładnie. No nieładnie. No bo człowiek sobie tak kombinuje, no, że jak zada chytre pytanie, na przykład właśnie jaka jest przyczyna wszystkiego, no to potem wie pan, zrobią nas w konia i powiedzą nam, zależy na jakim poziomie pytasz. Gorzej, bo na tym poziomie nieprzejawienia nie ma ani pytania, ani odpowiedzi, ani przyczyny, ani braku przyczyny. To już jest czysty buddyzm. To już właściwie wchodzimy w argumentację taką buddyjską. No ale przecież oni tego nie wymyślili z sufitu, tylko to są wieki doświadczeń. Oni mieli dużo więcej czasu niż my na to myślenie. Nie musieli tego byś nie robić. Mogli sobie całymi dniami siedzieć i nocami tam po tych jaskiniach. Ja mogę jeszcze jedno pytanie? Proszę bardzo. Mi się wydaje, że w zasadzie no wszystkie drogi jakoś tam prowadzą. No przecież... To nie ma znaczenia, ale jedno, co dla mnie ma znaczenie, teraz, prawdopodobnie dla nas wszystkich, co zrobić, żeby nie było? Słucham odpowiedzi. To tak jak w tym kawale właśnie, o tym leśniczym, co córkę wyprawiał, żeby nie stawiać oporu, bo mnie wtedy boli. Ale ja panu powiem, właśnie to jest w ogóle kluczowe pytanie dla każdej żyjącej osoby, że trzeba znaleźć ten strumień konieczności, który pozwoli nam przejść przez życie nie tracąc energii niepotrzebnie, nie tworząc sobie urojeń, tylko przejść najkrótszą drogą, która jest dla nas przeznaczona. Jeszcze przerwę panu. Na Tarace teraz, nie wiem, czy tam z tydzień temu, teraz akurat przestałem śledzić, bo oni zmienili profil, teraz są dywinacją i futurologią zajęci, ja tam, póki to był magazyn rozwoju, to pisałem tam sobie, zresztą to, co miałem napisać, też napisałem, nie będę pisał nieskończoność, bo tego i tak nikt nie jest w stanie przeczytać. I tam oni napisali bardzo ciekawy artykuł o badaniu astrologicznym zwykłych osób. Prostych, zwykłych ludzi. I wyszło im bardzo, bardzo coś ciekawego. Mianowicie, że wielu z tych prostych ludzi miało w tych horoskopach przewidziane dla siebie bycie wielkimi osobami. Zrealizowanie jakichś wielkich celów, czy dla dobra ludzkości, czy no, jakimiś geniuszami, artystami, a ograniczyli się do zwykłego życia. Czyli można spierniczyć za przeproszeniem swoją drogę i w jedną, i w drugą stronę. Albo...